Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, wracamy. Wracamy, czyścimy oczywiście tą wyspę i podjąłem pewną decyzję co do naszej dalszej kontynuacji w ogóle tutaj na tej wyspie. Spokojnie, Drake Hollow oczywiście skończymy sobie. To nie jest tak, że ja zostawiam tą grę czy coś. Nie, aczkolwiek może być tak, że zamiast na przykład jednego odcinka z tej kolą wejdzie jakaś inna gra. Więc to po prostu tak, żebyście się nie zdziwili. I widzę, że nam wyleciała chyba w końcu jakaś niebieska broń. W końcu jakaś niebieska broń. Tylko tak, nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca, więc upuścimy sobie tą wędkę. Ta wędka jest niepotrzebna. Zobaczmy ten kilo. Jakie on ma DPS-y? 233. No nie, no jest różnica. Jest różnica. Totalnie jest różnica. No to od krzesła i to też niebieska. Ej, no to bierzemy to. Bierzemy to. 63. Ile tutaj jest trwałości? 15, czyli taki zaraz siądzie i tak siądzie. Dwie nogi od krzesła. Świetnie. Dobra. Au, 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 au. No i miałem chwilę przerwy od gry i widać jak to się kończy. No i też bloku nie możemy robić. No ale poczwara poszła na easy. Poczwarka poszła na easy. I tak, jeżeli chodzi o przejście do drugiej mapy, to jak najbardziej jestem skłonny to zrobić. Tylko zauważcie, że tutaj mamy jeszcze jeden plan do zebrania z tego co widzę. Nie wiem jak jest na tych mapach. Jeżeli na tych mapach też są plany, to te plany przydałoby się jednak zabrać. Weź, zamknij się. Że tego ryja nie wiadomo po co. Nasze mandarynki też zaczynają głodować powoli, więc też trzeba się zaraz cofać. Ja was przepraszam, że tak dziwnie harczę, ale od jakiegoś czasu choruję i to dosyć mocno. I tak to właśnie wygląda. Dobra. Myślę, że to też możemy wywalić. To czy to? To. My się bardziej robimy na bronie jednoręczne. Więc wolałbym jednak te bronie jednoręczne mieć, niż dwuręczne. Pytanie też, gdzie jest plan? Gdzie ukryli nam ten plan? O kurde, gitara 215 DPS-a? Bierę. No bierę. Jak chcieli, to bierę. Dobra. Tu wszystko. Nie znając życie, tu jest gdzieś wyjście na zewnątrz, prawda? Prawda. Jest plan. Dobra. Zebrane. Tu oblukam, no właśnie coś tutaj było. Tak jakże myślał. I co zostaje nam jeszcze tylko rozwalenie tego cholerstwa. Wow, jakie to ma DPS-y. Jakie to ma DPS-y. Nie no, to jest moc. To jest moc. Kurde, wilków tu jest sporo. Tych wilków tu jest naprawdę bardzo dużo. Poziom eteru jeszcze 17. Porek osadnika 161 DPS. Kurde, i weź tu człowieku cokolwiek sobie zostaw. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Za dużo przedmiotów. Ewidentnie za dużo przedmiotów. Dobra.
Gdzie? Nie wiem, co mnie tu walnęło, ale okej. Ale okej. Dobra, widzę, że mandarynki naprawdę już zaczynają powoli dostawać po tyłku. Jeżeli chodzi o wodę przynajmniej. Ops. No jest za 10 minut. Więc za chwilę też musimy się stąd cofnąć niestety. Dobra, czy w ogóle ten plan zniknął? Zniknął. Czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie został nam poziom eteru i możemy wracać stąd śmiało. Przedmioty sobie jakoś tam zdobędziemy. Dźwignię zmiany biegów. 61. Dobra, to wyrzucam. Tyle fajnych broni, kurde no. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Dobra, przynajmniej tyle, o ile, że tutaj coś jeszcze jest. No i serio, ciekawi mnie, czy tam są inne plany. Tak mnie to kurde ciekawi. Świetli kamyczek, dobra. Dobra. W tej chodce byliśmy, tak. W tej chatce już byliśmy. Dobra, widzę, że to są już końcowe poziomy eteru. O, nic. Ten duży cholernik tam siedzi. No i też pytanie, czy te dostawczaki byśmy jakoś nie połączyli. W ogóle mamy cokolwiek? Mamy jakiś kryształ nawigacyjny jeszcze. Coś tu jeszcze jest. No dawaj. Zobaczymy, czy się nadaje turetem. Nie nadaje się. Wow, ale blisko było. Mega blisko było. Trzeba się uleczyć. Trzeba się ewidentnie uleczyć. Dobra, tam byliśmy. Tam jest jeszcze jeden spawner tylko. No, szybko zejdzie. Dobra. Tu już mamy gotowe, tu już mamy w miarę czysto. Jak na w ogóle wygląda ta mapka? Dostawczaki, troszeczkę grzybów. Jagód, przepraszam. Tam nie ma dupy, nie urywa, no co ja mam powiedzieć? Co mam rzec? O, ale tam się nie dostaniemy w jakiś sposób. No, weź to. Damy radę tego połączyć. Użyj. Połącz. Damy radę to połączyć. Dobra, pozostało już niecałe 7 minut. Musimy się, delikatnie mówiąc, sprężać. No dawaj. Został pubie. I poziom 5 wbity, kochani. Mamy poziom 5. Ten kurde burek musiał, no. Cholerny burek. No i widzę, że nam zabraknie chyba jednego poziomu eteru. No właśnie. Teraz weź to człowieku znajdź. Jak to może być wszędzie?
Nie lubię takich sytuacji. O, jeszcze Shiro oczywiście musiał się spierdzielić. Dobra, użyję. Niestety. Niestety. Za głupoty się płaci. Tu nic nie ma. Ledwo 5,5 minuty. To nie jest dużo. Rzekłbym, że nawet to jest bardzo mało. Czy to jakoś to połączę? Niestety nie. Gdzie to cholerstwo jest? Tu jest. A, jest specjalnie celowa robota. Celowa robota. Pyk i pyk. Mamy co chcieliśmy. Wszystko podłączone, fajnie, pięknie. No tylko ten jeszcze poziom eteru. Weź, spadaj. Spadaj. Gwilków naprawdę to jest od groma. Totalnie od groma. Nadal nie widzę ostatniego poziomu eteru. No gdzie ty jesteś, cholerniku jeden? Tam jesteś. Dobra, mam cię. No i tak tędy nie przejdę. Mandarynki zdychają z odwodnienia. Dobra, wyspa oczyszczona, zarąbiście. Możemy śmiało teraz wracać. Ale zanim jeszcze wrócimy. To ja sobie sprawdzę przypadkiem, czy po wejściu na daną mapę nie pokazują nam się właśnie ciekawostki dotyczące niej. Czyli na przykład jeżeli tutaj mieliśmy. Jezu, sorki, gardło mnie boli, po prostu tak mi się ciężko cokolwiek wymawiam. Widzę, że dodatek tutaj nigdzie nie ma. Tu była jedna dodatka, ale to już mamy odkryte. Jedna dodatka jeszcze jest tu. I została jedna dodatka, no to pewnie pójdziemy sobie na tą wyspę. To wiecie co, nawet nie musimy teoretycznie w tej chwili nawet tego robić. Wróćmy do mandarynek. Odbijmy ten najazd. Tak patrzyłem, że to na pewno w dobrą stronę lecę, ale tak, dobrze lecę. Odbijmy sobie ten najazd i po prostu pójdziemy na tę wyspę z notatkami, czy notatką, przeczytamy sobie ją i zobaczymy, czy przed kimś właśnie nie odkryje jakiś plan. Jeżeli się nie odkryje, zabieram. Jeżeli się nie odkryje, to po prostu lecimy jeszcze w tym odcinku na kolejną wyspę. Tego barakła się sporo zespełnowało. No i dobra. Jesteśmy w naszej bazie. Myślę, że z pewnością możemy sobie tutaj ten płotek dobudować. Nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. I ja to zrobię. Żeby mieć tylko i wyłącznie jedno całkowite wejście. Dobra. W ogóle mamy dwa plany, a mamy tyle rzeczy do odblokowania, że to szok. Mała bateria. Myślę, że mało baterii możemy sobie odblokować jak najbardziej. Zawsze to będzie prąd jakikolwiek. To jest żywność, zagroda dla homarów. I szklarnia.
Donica z wanny. Aha, w ogóle właśnie, najpierw może byśmy im coś zapełnili. Bo oni są strasznie wygłodnieli. Szynka marchwi, no tak, tak w sumie nie mamy zbyt dużo tego. Nie mamy zbyt dużo tego. Daj nam prezenty. Ale tobie niestety nic nie możemy dać. Niestety. No, ej, Tancio, uspokój się. No tobie jeden kryształek możemy dać. No i zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę. Nie wiem, czy to porek nie będzie lepszy. Kończ jeść tą sałatę. Był też tylko jeden. Tak za dużo się nie pobawimy. No dawajcie. No, cisza przed burzą. A jakże? Au, ty gnoju. No nie. Zbugowane. To wymyślałem stworzenia latające. No weź, chodź tu. Zostaw to, gówniarzu. Twoje, że ruszasz? Ostatni. No, kurde, kliknąłem kontrol. Kliknąłem kontrol. W miarę się to udało, no. No tak, chłopaki nie mają wody. Chłopaczki nie mają wody. Mamy w ogóle jakieś... coś. Jakieś coś, to chyba tu było. No nie mamy niestety. Mamy nasiona kapusty w sumie jeszcze. Sobie weźmy to. Ale niestety żadnego soku nie mamy. Żadnego soku nie mamy. Niedobrze. Niedobrze. Powinno być chyba na opak, ale okej. To powinno być chyba na opak. Czy my wam możemy zrobić wodę? Możemy wam zrobić kolejną wodę. Co prawda słabszą jeszcze, ale jakakolwiek przynajmniej. I również przydałoby się zrobić tą donicę. To wymaga brudnej wody. To daje czystą wodę. Dobra, czyli jeszcze jedna donica. Chłopaki, bierzcie się za robotę, no. Wolni jesteś, tak jak nie wiem. Jeszcze jedna studnia by się przydała. Jeszcze jedna studnia by się przydała. Pompa ze skażoną wodą. No dobra, zróbmy to. No to jest w ogóle jeszcze elektryczna pompa, ale to nie wiedziałem o tym. Dobra, zróbmy to. Już nam się obwody elektryczne skończyły. Oj, nie to. Dajmy kapustkę, dobra, jedzonko im już rośnie. Toncio, nie ty.
było chyba tu. I podłączmy sobie to z tym. O, i elegancko. I woda jest, i wszystko jest. Świetnie. Taki trochę pierdzielnik w tej bazie, ale jest. Ale jest. Rozumiem, że tu się produkuje, a tu się potem odbiera. Prawda czy nieprawda? Dobra, jeszcze to sobie podłączymy. Zasilanie. Zasilanie łączymy oczywiście tu. Nie ma prądu. Nie ma prądu. Niedobrze. Czyżby za mało? Serio, czyżby za mało? No, baterijkę sobie musimy odblokować. Tylko nie mamy obwodów elektrycznych. Zróbmy sobie jeszcze jedną bieżnię. Dobra, ale tak, obiecałem wam, że pójdziemy jeszcze na tą wyspę i słowo dotrzymam. Kosztuje ochronne ze 4 sztuki, dobra, maść lecznicza pewnie zależy ze 3. Kryształ nawigacyjny. No, zróbmy sobie 2. No, zrobiliście, zrobiliście. No, to my też możemy. My też możemy się bawić, no. Połącz. Dobra, chodzi. Nawet chodzi. Czyli wody mamy teraz spoko. Nawet i dość. No i tak, musimy dopiero się stąd przekaraskać tutaj. Nie będziemy się jakoś nie wiadomo jak bawić, tylko po prostu idziemy po notatkę. Zobaczyć, czy tam wszystko jest mniej więcej zebrane i dopiero wtedy wyruszamy na następną wyspę. Wszystkie manderki już mamy zebrane, więc też się nie martwimy już o to. Mnie bardzo, bardzo cieszy. Wydaje mi się też, że te kryształy nawigacyjne się same... Jak Tony Hawk. Jak Tony Hawk. To się człowiek kiedyś nagrał w tego Tony Hawka, że ojej. Dobra. To ochronny. Lecimy dalej. O, kurwa, żeś przyleciał na drugą wyspę, naprawdę? Aha, nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Dobra, i co, i tu jest? Nie ma. Czyli planów już tutaj nie ma. Ale i poziom eteru nie jest jakiś wysoki. I poziom eteru nie jest jakiś super wysoki. Dobra, szukamy notatki i uciekamy z tej wyspy. Mamy 24 minuty nagrania. Za chwilę i tak musimy kończyć, a chciałbym jeszcze w tym odcinku się przenieść. Chciałbym spróbować się przenieść. No jaja sobie chyba robicie. Jezu, jakie te psy są irytujące. Co on taki jest dziwny? Ej, dobra, bo się robi bardzo nieciekawie. No, uleczyłem się, halo, żyję! No, ej! No ja sobie robicie.
No teraz sobie jaja ze mnie robicie, naprawdę. A kurde. Serio padłem? Taką głupotę? Po prostu nie wierzę. Czy mi się garłacz nie odpalił, tylko kurde, cholerny łuk. Ja to jestem lama dzisiaj naprawdę. Jestem totalna lama dzisiaj. Siedzenie było już super jakoś daleko, więc w teorii nie ma jakiegoś większego problemu, ale to nie zmienia faktu, że trochę się zirytowałem. W szczególności, że mnie czas goni. 4 minuty. Niedobrze. Niedobrze. Dobra. Chodź z tym ciałem. Daj mi garłacza. Już skończyłeś? Mam nadzieję. Bo teraz będzie rzeźniowiniątek. Teraz będzie rzeźniowiniątek. Kurwa. Ups, sorki. Miało nie być przekleństwa. Nadal nie znaleźliśmy cholernej notatki. No i chyba nie zrobimy tego w tym odcinku, niestety. Dobra, z tobą się nawet nie tłukę na razie. Nie widzę potrzeby. Daj sobie spokój. Kurczę, gdzie może być ta notatka? Właśnie nie widzę nawet takiej miejscówki tutaj, żeby cokolwiek tutaj było. Jedynie co tutaj są te trybuny, prawda? Żadnego innego domostwa. Może gdzieś tu, ale nie ma. Tu z boku nie. Oj kurczę. Pochowają te notatki. Pochowają te notatki, bo ten człowiek nie może znaleźć. Serio, tutaj nic nie widzę. Ja tutaj nic nie widzę. No lipa, i to straszne. Chyba na samej górze, ale jaki to by był sens? Nic nie ma na górze. Nic a nic nie widzę. No nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy jest szansa, że ta notatka jest tu? Raczej nie. Przepraszam. Raczej nie. Raczej nie było szansy. No ale dobra, wzięliśmy sobie coś tam ze skrzyneczki, więc
A jakiś profit jest, tylko ta notatka. Tylko ta notatka. No nie wiem, kochani, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ona może być. A jest! Zapisek Sary Hołów, ucieczka. Nie byłam w celi sama. Było nas tu sporo. Odór przepuconych sukien wymieszanych ze słoną wonią łez był obezwładniający. Pod naporem naszych ciał. Ściana się przewróciła i jakby zanikła. Jedna z kobiet zaczęła podżegać nas, byśmy uciekały i poczułam, jakoby niewidzialne dłonie popchnęły mnie naprzód. Rozpierzchłyśmy się. Słyszałam krzyki mężczyzn i ujadanie psów. Wbiegłam w unoszące się nisko nad ziemią mgłę i zupełnie jakbym przekroczyła granice światów. Najpierw nie byłam pewna, czy wciąż żyję. Dobra, kochani, ale to by było na tyle. Niestety, no, nie zrobiliśmy tego w tym odcinku, więc od razu w następnym skierujemy się do nowego poziomu. A tym razem dzięki jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach z Drake Hollow.